Cześć kochani, tu Dorota, witam Was gorąco w nowym roku i w nowym roku jako pierwszy mam dla Was obiecany filmik z tworzenia prostetyków. Pokażę Wam, jak ja to robię na przykładzie ostatniej charakteryzacji Grincha. Zapraszam! Zanim przejdziemy do rzeczy, mam do Was jeszcze takie jedno małe pytanie. Napiszcie mi proszę, jakie macie postanowienia noworoczne. Pytam o to dlatego, że chociaż ja zazwyczaj nie robię takich postanowień, to w tym roku mam przynajmniej jedno, a mianowicie takie, żeby poświęcić jak najwięcej czasu na rzeźbę i udoskonalenie swojej techniki właśnie tworzenia prostetyków. A na razie podzielę się z Wami tym, co już umiem. Jako bazy do rzeźbienia elementów Grincha użyję oczywiście odlewu mojej twarzy. Ten, który tu widzicie, jest już stary, sfatygowany i trochę nieaktualny, dlatego zrobiłam nowy. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak go robiłam, to oczywiście mi napiszcie. A materiałem, z którego ja rzeźbiłam, jest plastelina rzeźbiarska, tak to się chyba w moim sklepie plastycznym nazywało. Doskonała do tego jest również modelina, może nawet lepsza. Praca z gliną też pewnie może się udać, natomiast plastelina ma ten plus, że jest po pierwsze bardzo miękka i łatwo się nią pracuje i rzeźbi wszystkie detale, a poza tym można jej użyć jeszcze wielokrotnie. Do rzeźbienia używam także bardzo prostych narzędzi rzeźbiarskich, na pewno również dostępnych w każdym sklepie plastycznym. Są niedrogie i na pewno warto się w nie zaopatrzyć, natomiast jeżeli nie macie, to wszelkie nożyki, wykałaczki, a także palce na pewno dadzą radę. Teraz będę robić te drobniejsze zmarszczki przy oczach i przykryłam całość folią, dlatego że ona zapobiega robieniu się takich, wiecie, wiórków i poszarpanych krawędzi. I jeśli chcemy dodać właśnie fakturę, czy jakieś takie drobniejsze elementy wyrzeźbić, to ona sprawi, że będzie po prostu gładsze. Praca przy tej rzeźbie była dosyć długa, więc tutaj macie tylko skróconą wersję. Część sobie robiłam przez tą folię, potem sobie dorabiałam szczegóły, potem znowu przez folię to wygładzałam. I tak aż do uzyskania satysfakcjonującego efektu. Jeżeli chcemy jakieś miejsce wygładzić i w ogóle utrzymać taką gładką fakturę, trzeba się koniecznie zaopatrzyć w wazelinę, bez tego ani rusz. Natomiast przy plastelinie trzeba z wazeliną uważać, ponieważ wazelina rozpuszcza ten materiał, a nie chcemy, żeby nam się zatarły jakieś zmarszczki czy krawędzie. Żeby natomiast dodać właśnie takich chropowatości i faktury, możemy użyć na przykład takiej gąbeczki strukturalnej. Kiedy rzeźba wygląda już satysfakcjonująco i mamy pewność, co jest również bardzo ważne, że krawędzie są dobrze zblendowane, możemy przejść do przygotowania odlewu gipsowego. Pierwszym krokiem oczywiście będzie zabezpieczenie tego miejsca, w które będziemy wlewać gips. Przy pomocy również plasteliny robimy taki płotek dookoła. Musi być bardzo dobrze przylegający, żeby nie było żadnych dziur, przez które może wypłynąć masa gipsowa. Koniecznie wybierzcie gips ceramiczny lub specjalny gips rzeźbiarski do odlewów. Trudno tutaj podać szczegółowe proporcje wody do proszku gipsowego. Po prostu najpierw nalewamy wody i potem stopniowo dosypujemy proszku i obserwujemy, kiedy jakby przestanie on już wsiąkać w tę wodę. I przygotujcie się na to, że będzie go naprawdę dużo. Kiedy już zauważycie, tak jak na załączonym obrazku, że już nie opada i pozostaje suchy, wtedy jest czas dopiero, żeby go mieszać. Ja na początek używam do mieszania pałeczek do sushi, naprawdę świetnie się sprawdzają i mogą wystarczyć, natomiast jeżeli widzę jeszcze jakieś grudki, używam po prostu rąk. To jest zdecydowanie najlepsze narzędzie. Kiedy mamy już wymieszany gips, musimy na pewno działać szybko, dlatego ten etap, smarowanie wazeliną, dobrze jest sobie zrobić wcześniej. A wazeliną musimy wysmarować bardzo dobrze każdy najmniejszy zakamarek, szczególnie tych gipsowych elementów. Plastelinę posmarujcie już delikatniej, ponieważ ona sama w sobie ma oleje i nie będzie mocno przywierać. Gips powinien mieć konsystencję takiej gęstej śmietany, żeby był dość rzadki, aby we wszystkie zakamarki wejść, natomiast na tyle gęsty, żeby mocno nie spływał. Pierwszą warstwę nakładam sobie taką gąbeczką kuchenną, dbając o to, żeby wszystkie najdrobniejsze zmarszczunie były pokryte. Potem oczywiście w ruch idzie ręka. A to, co tutaj widzicie, to jest kawałek juty pociętej na kawałki. Umieszczam ją na tej pierwszej warstwie po to, żeby po prostu wzmocnić mój odlew. W razie gdyby się coś złamało, uszkodziło, łatwiej będzie naprawić. Nada się tutaj każda taka luźna tkanina, przez którą po prostu ten gips ma szansę przejść i ładniej oblepić.
Na jutę oczywiście wędruje kolejna warstwa tego coraz gęstszego gipsu. Tutaj zrobię małą dygresję i chcę ogromnie podziękować niesamowitej, niezwykłej Pink Kirin. Jeżeli jej jeszcze nie znacie, to koniecznie sprawdźcie linki do jej social mediów w opisie poniżej. Miałyśmy okazję pracować wspólnie przy pewnym bardzo dużym projekcie, o którym niebawem Wam powiem. I to właśnie ona sprzedała mi wiele fajnych patentów, które Wam tutaj pokazuję, a także zmotywowała do dalszej pracy i właśnie rozwijania się w tym kierunku. Wielkie dzięki, Patrycja. A wracając do naszego gipsu, to musimy mu dać trochę czasu na przestygnięcie i pozbycie się całej wody, najlepiej parę godzin, i możemy rozdzielać. O, łatwo zeszło. Łatwo zeszło. Jak widzicie, jeżeli wszystko jest dobrze pokryte wazeliną, a gips dobrze zaschnie, nie powinno być żadnych problemów z rozdzieleniem tych elementów. Odlew twarzy trzeba oczywiście dobrze oczyścić przed przejściem do pracy nad następnym prostetykiem. W moim przypadku była to jakby druga część tej samej postaci. Dlatego ołówkiem zaznaczyłam sobie jakby brzegi tej poprzedniej rzeźby, żeby wiedzieć, jak zaplanować sobie tą kolejną wklejkę, tak żeby one tylko delikatnie na siebie nachodziły. A cały proces rzeźbienia i robienia odlewu oczywiście jest taki sam. A kiedy odlew naszej rzeźby mamy już gotowy, czyli negatyw, możemy przejść do wykonania pozytywu. Moje wklejki będę dzisiaj wykonywać z masy żelatynowej. Po przepis odsyłam Was do opisu poniżej. Tutaj wysmarowanie wazeliną obu części jest również ultra istotne, ponieważ możecie mieć naprawdę spory problem z rozdzieleniem ich. Kiedy to już zrobimy, możemy przejść do podgrzania żelatyny. Ja moją robię naraz w większej ilości, ona sobie zastyga, kroję ją w kawałki i potem podgrzewam po prostu tyle, ile potrzebuję przed samym użyciem. Kiedy wszystko jest już dokładnie rozpuszczone, masa jest gładka i gorąca, możemy zacząć wylewanie. Wylewam dość sporą, na pewno za dużą ilość tej masy na centralną część negatywu. Rozprowadzam tak mniej więcej po całej powierzchni i bardzo szybko i mocno dociskam odlewem twarzy. Jeżeli ilość żelatyny jest odpowiednia, to właśnie to dociśnięcie powinno sprawić, że wszystko wypełni się tą masą i odlew będzie pełny. Żelatyna zastyga naprawdę szybko, więc po kilkunastu minutach, maksymalnie pół godziny, powinno być już wszystko elegancko gotowe. Jak widzicie, tutaj wyszło całkiem fajnie, brzegi są naprawdę cieniusieńkie i jestem zadowolona. Czasami potrzebne jest więcej niż jedno podejście, także się absolutnie nie zrażajcie i możecie zawsze to rozpuścić i wykonać ponownie. Oczywiście przed użyciem trzeba od brzegów oderwać te grubsze, nadmiarowe kawałki, ewentualnie przyciąć tam, gdzie trzeba. Jeśli chodzi o aplikację i malowanie tych wklejek, to wszystko macie dokładnie opisane w poprzednim filmiku. A tutaj na koniec możecie jeszcze zobaczyć, jak coś takiego się ściąga i jak się potem dziwnie wygląda. No to tyle, kochani, na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dajcie oczywiście znać, jeżeli przydadzą Wam się jakieś wskazówki, które zawarłam w tym filmiku. No to do zobaczenia i buźka!